28 listopada odbyła się 16. sesja Rady Miasta Braniewa. Otwieram obrady 16. sesji Rady Miejskiej w Braniewie. Jednym z najważniejszych punktów w porządku obrad, który mógł wzbudzić wiele emocji i ożywioną dyskusję, był projekt uchwały w sprawie likwidacji Straży Miejskiej. Jednak burzliwie było od samego początku. Pani burmistrz, nie wiem, czy płakać. Bo najdłużej tu jestem, przepraszam, nigdy czegoś takiego nie doświadczałem. Jestem piątą kadencję w Radzie Miejskiej. W momencie, kiedy w latach 98-2002, kiedy jeszcze burmistrz był wybierany przez zarząd, nie było takiej sytuacji, a już teraz, kiedy Rada jest organem i drugim jest organem burmistrz jest organem wykonawczym, jestem zbulwersowany, jestem zaskoczony. Oburzenie radnych wywołało pismo skierowane przez burmistrz Monikę Czcińską do wojewody w sprawie rozpatrywania skarg na działalność dyrektorów placówek oświatowych przez Radę Miejską w Braniewie. Na wstępie swojego wystąpienia chciałabym nawiązać do poprzedniej sesji i do sytuacji wstrzymania się od głosu wszystkich radnych podczas procedowania nad uchwałą w sprawie skargi na dyrektora szkoły podstawowej nr 5. Jest to już drugi raz, kiedy Rada nie podejmuje rozstrzygnięcia w sprawie skargi na dyrektora szkoły. W związku z tym pragnę Państwu przypomnieć, że rozstrzyganie w takich sprawach jest Państwa obowiązkiem. Składając ślubowanie radnego, wzięliście na siebie tę odpowiedzialność, od której teraz Państwo uciekacie. Jak wynika z wniosku, radni dwukrotnie zajmowali się skargami na działalność dyrektorów szkół podstawowych. W obu przypadkach, kiedy dochodziło do podjęcia uchwały, wszyscy radni wstrzymywali się od głosu. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Wojewoda zauważył, że takie działanie jest niezgodne z obowiązującym prawem, gdyż rozpoznanie skargi wymaga podjęcia uchwały. Zwrócił również uwagę, że rozpatrujący skargę powinien załatwić sprawę bez zbędnej zwłoki nie później niż w ciągu miesiąca, a w razie niezałatwienia sprawy w terminie, Rada zobligowana jest zawiadomić skarżącego oraz podać przyczynę zwłoki wraz z nowym terminem załatwienia sprawy. Ocenia Radę. Chcę powiedzieć tylko, że zgodnie z pismem, które Państwu zacytowano, a również według wiedzy każdego radnego, ocen działalności Rady, a Rada proceduje za pomocą uchwał, dokonuje organ nadzoru, jakim jest wojewoda. I to wojewoda ocenił, że to postępowanie Rady było niezgodne z obowiązującym prawem. Część radnych nie zgodziła się z decyzją wojewody, argumentując, że głosowanie za, przeciw lub wstrzymanie się od głosu jest autonomiczną decyzją każdego z członków Rady. No niestety nawet wojewoda nie ma prawa narzucić mnie, bo to wtedy wojewoda łamie prawo. Jeżeli chce narzucić mnie Falkowskiemu, jak ja mam zagłosować? Nie ma takiej możliwości. Gdyby było tak w prawie, że jest tylko za albo przeciw, to się zgadzam, ale jest również wstrzymam się. Ja się wstrzymałem, ponieważ nie mam zdania i nadal to będę czynił wtedy, kiedy nie będę miał wiedzy pełnej czy konkretnego zdania. Mam prawo. I żaden wojewoda tutaj, po prostu ja twierdzę, że wojewoda się myli w tej sprawie. Radni mieli również wątpliwości, kto faktycznie powinien rozstrzygać skargi na działalność dyrektorów jednostek podległych burmistrzowi. Wydaje mi się, że tutaj powinniśmy zadać sobie jedno zasadnicze pytanie. Czy Rada Miejska jest organem przełożonym dla dyrektora? Czy tą skargę powinna rozpatrywać Rada Miejska, czy powinien rozpatrywać bezpośredni przełożony? I tutaj chyba jest coś nie tak u źródeł, że została ona skierowana, ta skarga, do Rady Miejskiej. Rada nie jest przełożonym. Skargę rozpatruje bezpośredni przełożony pierwszej instancji. Później może się odwoływać ten dyrektor, który się nie zgodzi i tak dalej. Będzie się mógł odwoływać do kolejnej instancji. I tutaj jest... Tak, dziękuję bardzo. Tak, ale ja rozmawiałam z panem Maludzińskim, który powiedział, że tak, dobrze pamiętam panie Marku, że teraz każda skarga, która jest złożona na dyrektorów placówek musi przechodzić przez Radę Miejską. Tak, dobrze pamiętam? Dziękuję.
Kolejnym punktem porządku obrad, któremu poświęcono najwięcej czasu, była uchwała w sprawie likwidacji Straży Miejskiej. Zakończyło się wynikiem rozstrzygającym. Było ważne, zgodnie z ustawą o referendum lokalnym, frekwencja minimalnie musiała wynosić 30%. W naszym referendum było to 38,77%. W tym za likwidacją Straży Miejskiej opowiedziało się 4027 osób uprawnionych do głosowania, przeciw natomiast było 1207 osób. Głosowanie poprzedziła gorąca dyskusja. Radni nie kryli, że decyzja w tej sprawie to dla nich duży problem. I ja mam ogromny dylemat. Powołując się na negatywną opinię wojewódzkiego komendanta policji, argumentowali, że likwidacja formacji może spowodować negatywne skutki w kwestii bezpieczeństwa mieszkańców. Komendant wojewódzki cztery prawie pełne strony napisał w uzasadnieniu i to jest bardzo rzeczowe uzasadnienie, a nie rozwiązać, bo rozwiązać, albo zostawić, bo zostawić. To jest bardzo rzeczowe. Godząc się z wyborem mieszkańców, uważam, że należy zadać pytania, mianowicie czy istotą tej decyzji powinny być mniejsze czy większe oszczędności i czy za cenę owych oszczędności poczujemy się bezpieczniej. Jakie wobec powyższego należy podjąć działania, aby mieszkańcy, zwłaszcza ci starsi i ci najmłodsi, mieli pewność, że ich jakość życia wzrośnie? Bo przecież takie przesłanki powinny nam przyświecać, likwidując Straż Miejską. Jeżeli chodzi oczywiście o te nasze referendum, to niestety obawiam się, że problem stanowi o to, że ludzie głosujący za likwidacją Straży Miejskiej tak naprawdę nie głosowali za likwidacją naszej jednostki berniewskiej, tylko naprawdę tutaj było uderzenie w taką instytucję ogólnokrajową. Jak Straż Miejska ma bardzo złą opinię, jest jedną z najgorzej traktowanych służb takich porządkowych, więc tak naprawdę większość ludzi głosowała, uderzając w Straż Miejską jako Straż Miejską. No i niestety tutaj nasza jednostka jest odzwierciedleniem tego obrazu krajowego, przynajmniej przez część mieszkańców. Brakowało mi kampanii informacyjnej, która by troszeczkę pokazała skutki rozwiązania jednostki, czyli właśnie i problem tego monitoringu, problem oczywiście tutaj bezpieczeństwa w mieście, ale referendum się odbyło, wynik jest jednoznaczny no, i wiążący, więc brakowało mi kampanii informacyjnej, żeby ludzie byli bardziej świadomi, jakie będą skutki tego. No szkoda jednak, że ludzie głosowali za likwidacją straży jako straży, a nie za likwidacją naszej jednostki, bo to są całkowicie dwie odmienne rzeczy, bo te osoby, które głosowały za likwidacją straży naszej, on z chęcią zlikwidowali Straż Miejską w całej Polsce. Trzeba pamiętać, że wiele jednostek Straży Miejskiej on sobie naważyło piwa troszeczkę stawiając fotoradary i uderzając mieszkańców. No tutaj tego tak bezpośredniego problemu nie było, ale jak powiedziałem, referendum to się odbyło i to jest rzecz wiążące. Jako przedstawiciel służb mundurowych na zakończenie powiem Państwu, że tak gradując zakres działania, że jeżeli miałbym do realizacji jakiś projekt, zadanie lub czynność i miałbym do wyboru 10 cywilów lub 5 ludzi w mundurach, bez względu na to jakich, wybieram 3 ludzi w mundurach. Z sali padały pytania o obsługę monitoringu oraz nowe obowiązki, które po likwidacji straży przejmą pracownicy urzędu. Radni chcieli także poznać opinię burmistrz Braniewa Moniki Trzcińskiej. Szanowni Państwo, ja mając na uwadze zasadność istnienia Straży Miejskiej w Braniewie, a nieprzychylne podejście mieszkańców miasta do tej formacji, dlatego poprosiłam Państwa o wyrażenie zgody na przeprowadzenie referendum, aby dowiedzieć się, jaka jest wola mieszkańców. Ja o tym, że Straż Miejska jest w naszym mieście potrzebna, mówiłam już niejednokrotnie, tym bardziej, że zapoznałam się z pracą tej jednostki. Moje zdanie jeszcze przed wyborami samorządowymi było całkowicie inne. Ja zupełnie inaczej oceniałam pracę tych ludzi. Teraz jednakże zapoznałam się z pracą, ich obowiązki zostały całkowicie inaczej sprecyzowane. Ja uważam, że Straż Miejska w mieście funkcjonuje dobrze i powinna funkcjonować. Niemniej jednak
zostałam tak samo jak i państwo wybrana wolą mieszkańców, którzy tej formacji w naszym mieście sobie nie życzą i ja jestem wyrazicielką w tej chwili opinii mieszkańców, że Straż Miejska powinna zostać zlikwidowana. My sobie z zadaniami, które narzuca na nas ustawa o bezpieczeństwie, niewątpliwie poradzimy. Na przykład prowadząc skuteczny, jak państwo wiecie, od marca monitoring. W czasie dyskusji radny Olgierd Falkowski zwrócił się również do obecnych na sali przedstawicieli Braniewskiego Forum Obywatelskiego, którzy w ubiegłym roku pod szyldem Nowej Prawicy zbierali podpisy za przeprowadzeniem referendum w sprawie likwidacji Straży Miejskiej. Tutaj do młodych, ale bo ani akurat w tej sprawie podejrzewam przyszli najbardziej. Ale nie przekonują mnie zapisy w internecie tego typu, a ja może za stary jestem, tego typu, prawda, jak w tym kawale o Amerykaninie, Niemcu i Polaku, co złotą rybkę złapali, że a dobrze im, o dobrze, nareszcie, powiozą ich, dość tego tam szwędania się, tylko se jeżdżą. No to ja chcę teraz usłyszeć od pani burmistrz, czy to jest właściwa opinia tych, którzy tak pisali, czy tylko to jest opinia taka, ja się nie zgadzam po prostu z takimi opiniami. To można sobie pisać, ale niech ten ktoś przyjdzie i ze mną w oczy porozmawia, to zobaczymy. Niech przedstawi swoje racje mi w oczy, a nie się chowa tam za jakimś zapisem i ten Falkowski tamtego, tam się tego, no. Przyjdź tutaj i porozmawiaj ze mną i zobaczymy, jaki będziesz mocny. Ja argumenty swoje przedstawię i ty przedstawisz, ja na pewno ciebie rzeczowo wysłucham. Ostatecznie po ponad godzinnej dyskusji 11 radnych zagłosowało za rozwiązaniem straży, a 4 wstrzymało się od głosu. 11 radnych głosowało za przyjęciem tego projektu uchwały. Kto się wstrzymał? 4 radnych się wstrzymało od głosu. Tak to można było zauważyć, że niektórzy radni spodziewali się innego wyniku, a zgoda na referendum była tylko kwestią populistyczną, czyli podpodobanie się mieszkańcom i zdobywanie głosów. Oni nie chcieli likwidować Straży Miejskiej i mówili to już od samego początku, ale zgodzili się na referendum, a dzisiaj marudzili na same referendum, czyli nawet na tę instytucję referendum, że jak to można mieszkańcom oddawać głos, oni mają mandat i oni się czują trochę niezobligowani wobec swoich wyborców. Dzisiaj rozumiem, że decyzja was satysfakcjonuje. Decyzja jak najbardziej satysfakcjonuje, aczkolwiek my byliśmy pewni, że ta uchwała przejdzie, ponieważ jeżeli nie dzisiaj, no to jest droga sądowa, sąd administracyjny, wojewódzki i tutaj na pewno ta sprawa byłaby prędzej czy później rozwiązana i skończyłaby się rozwiązaniem Straży Miejskiej. Zgodnie z treścią uchwały, Straż Miejska w Braniewie ma zostać zlikwidowana do końca lutego. Swoje etaty zachowają pracownicy cywilni obsługujący monitoring miejski. Z 2 strażnikami oraz komendantem umowy o pracę zostaną rozwiązane po ukazaniu się treści uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Dzień dobry. Emocji nie zabrakło również pod koniec posiedzenia Rady. Kiedy głos zabrał były poseł Wojciech Pękalski, burmistrz Braniewa Monika Czcińska opuściła salę obrad. Wystąpienie było odpowiedzią na oświadczenie wygłoszone podczas październikowej sesji, w którym Czcińska zarzuciła Pękalskiemu szantaż i manipulację informacjami. Radni, drodzy mieszkańcy Braniewa, w związku z nasilającymi się atakami na moją osobę oświadczam przed mieszkańcami Braniewa, zwolennikami zmian w naszym mieście, jak i tymi, którzy nie poparli mojej kandydatury na stanowisko burmistrza, nie poddam się naciskom, szantażom stosowanym przez pana Pękalskiego. Manipulacja informacją, stawianie mojej osoby w dwuznacznym świetle daje mi możliwość wyciągnięcia wniosku teraz, po prawie roku mojej działalności, że jedynym celem, jaki chciał pan Pękalski osiągnąć w wyborach samorządowych, było stworzenie swojego układu, zastąpienie tego, z czym walczył swoją sitwą. Na co ja się nie godzę. Uważam, że wszystko, co pan robił, było pana osobistą zemstą. Proszę mnie w to nie mieszać, nie miałam i nie mam z tym nic wspólnego. Z przerażeniem widziałem trzęsące się ręce miesiąc temu w trakcie tego oświadczenia i jeszcze podpowiedzi pana wiceburmistrza, żeby wygłosiła to. To jest wszystko na kamerach. Opierajmy się na faktach.
docierają do mnie sygnały. Albo jesteście z nami, albo przeciwko nam. Gratuluję takiego poczucia. Nie chcę wchodzić w dalsze rozważania czy zarzuty. Uważam, że będę na tyle delikatny, że tylko po prostu pokazałem i powiedziałem. Tak, pani burmistrz Cińska powstała w moim biurze poselskim. Tak. Chciałem, żeby pracowali, odpowiadali najlepsi ludzie. Tak, to były dwa komitety. Tak, wspierałem ją bardzo. Tak, to mój komitet obywatelski KWW Wojciecha Pękalskiego roznosił jej ulotki. Tak, to ja czwartek, piątek, w przededniu, przed ciszą wyborczą rozsyłałem listy, gdzie apelowałem do mieszkańców, żeby szli na wybory. To było, tak. Jeśli ktoś twierdzi, że kłamie, to niech idzie ze mną do sądu. Ja pójdę za to, co tu zostało powiedziane miesiąc temu.